listę startową, kogo tutaj jako pierwszego. Może pęknie 29 minut, zatem tempo naprawdę dzisiaj imponujące. 17 sekund do przekroczenia bariery 29 minut i mamy, ja spoglądam na numer, numer 368. 368 numer, a z tym numerem pokonał linię mety. Szybko przeglądamy te kartki, mamy 368, Robert Wambuła. Dzisiaj przed nami największa impreza biegowa, która odbywa się w naszym mieście. 36. edycja Międzynarodowego Biegu Warciańskiego. Już za około półtorej godziny start biegu. Na chwilę obecną mamy zapisanych już 520 osób. Ta liczba jeszcze pewnie wzrośnie, także jako organizatorzy jesteśmy bardzo zadowoleni z frekwencji. Myślę, że pogoda też nam dopisze, cały tydzień padało, a dzisiaj wyjątkowo będzie słońce na pewno, także organizacyjnie jesteśmy przygotowani, myślę, że wszystko wypali. Nowa trasa biegu, którędy pobiegnie? Tak, jest nowa trasa biegu, start i meta jest w jednym miejscu, czyli główna aleja w parku Moniuszki, później skręcamy w ulicę 3 Maja, Kirii Skłodowskiej, Domska, Bursztynową koło Agronasu, Kolonia Powiercie, Powiercie, Domska z powrotem, Kirii Skłodowskiej, Emilii Plater, 3 maja i meta w głównej alei Parku Moniuszki. Czyli dystans stacyjny około 10 km. Dystans ma 10 km pełne, jest to trasa z atestacją, czyli każdy rekord kraju będzie liczony. A czy są jacyś zawodnicy z zagranicy, skoro w nazwie międzynarodowej, a zawsze tacy zawodnicy bywali? Są, jest kilku Kenijczyków, bardzo silna obsada. Ja tutaj teraz nazwisk nie będę wymieniał, ale jest sporawa grupa Kenijczyków, także czasy też mają 28 z kawałeczkiem w tym sezonie, także na pewno ta rywalizacja będzie bardzo ciekawa. Trasa jest naprawdę szybka. Nie jest to trasa z punktu do punktu, jak była w zeszłym roku i kilka lat wstecz, ale uważam, że ta trasa jest także bardzo ciekawa i na tej trasie można robić bardzo dobre wyniki. Na pewno dzisiaj padnie dużo rekordów życiowych. Jeżeli ktoś wychodzi dwa razy w tygodniu na trening, trzy razy w tygodniu, to bez problemu sobie poradzi z tą trasą. Jest to trasa płaska, jest bardzo mało jakichś długich podbiegów i naprawdę nie jest potrzebny jakiś mocny trening specjalistyczny, aby tą trasę pokonać. Będziesz prowadził trening przed biegiem. No właśnie, jak się przygotować tuż przed biegiem, ale na przykład kilka dni? Tuż przed biegiem to wiadomo, bardzo ważna jest rozgrzewka. Należy dobrze się rozgrzać, przede wszystkim porozciągać. Rozgrzewka jest po to, aby później na tych pierwszych kilometrach biegu nie chwyciła nas kolka, aby ten organizm był dogrzany. Trzeba porozciągać mięśnie, aby gdzieś tam nie szczeliły achillesy, nie naderwały się mięśnie. No i tak naprawdę to jest wszystko, co jest potrzebne. A jeżeli chodzi o przygotowanie takie wcześniejsze, to myślę, że jeżeli ktoś wyjdzie pobiegać 2-3 razy w tygodniu przez ostatnie półtorej, 2 miesiące, to bez problemu tutaj sobie poradzi z tą trasą i nie będzie musiał nawet przez chwilkę spacerować. A czy w przeszłości zdarzało Ci się startować w kole? W kole jeszcze nigdy nie startowałem. Zawsze wiedziałem, że to jest szybki bieg. Wiele razy do tego koła chciałem się wybrać, ale jest to okres mój roztrenowania. Dlatego w kole nie startowałem, bo wiem, że żeby startować w kole już niestety trzeba być bardzo mocnym i trzeba być w szczytowej formie. Ja byłem zawsze w roztrenowaniu, gdzie 2-3 tygodnie nie biegałem i z taką formą nie było co przyjeżdżać do koła, bo tutaj biegają biegacze z Kenii, z Ukrainy, bardzo dobrzy Polacy. Dlatego odpuściłem zawsze koło, ale myślę, że w przyszłości na pewno wystartuję, bo jest to bieg z tradycjami, super organizacja, no i mam nadzieję, że może już w przyszłym roku będę mógł sobie pozwolić na to, aby wziąć udział w biegu. I co? Patrzę, 20 sekund zostało. Jeszcze nie, jak punktualnie, to punktualnie. Zegarek mój zsynchronizowany z satelitą i ja to odliczanie dla Was rozpocznę. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i poszli! Wystartował 36. bieg warciański, a wśród startujących Piotr Gręc i Janusz Lenz to są osoby, które startowały w każdym biegu. Są tutaj obecni po raz 36. Niesamowitą informacją jest to, że w tym biegu brali udział wielcy zawodnicy, m.in. jak Michał Bartoszak czy Małgosia Sobańska. Już to będzie Polak.
krzyczy do mnie Tomek Szymkowiak, biegnie biały, no biały, widać z daleka, że to nasz chyba reprezentant. Spoglądam na numer startowy, z daleka chyba dojrzę, 456 numer, a z tym numerem, nie Tomek, też biały, spoglądam na strój, tak, na pewno może kolejny reprezentant naszego kraju za chwilę minie linię mety, spojrzymy za moment na numer startowy i będziemy widzieli, kto to będzie mijał linię mety. 32 minuty będzie nieco powyżej chyba na koncie tego zawodnika. Nasz reprezentant, 491 numer. 491 numer. Tomaszewski przed chwilą, teraz numer 457, 33, a z tym numerem Zuzanna Karolina Pilarska, numer 133. Rezultatem poniżej 29 minut. Nowacki, Trzebiński, Wiliński, kolejni zawodnicy wbiegają. Witamy wszystkich na linii mety. Świetne wyniki, numer 438 teraz wbieg na linię mety. A z tym numerem Tomasz Brecht. Witamy na mecie. Kolejny. Zdzisław Kluf. ...473 numer w tym momencie Filip Michalski i numer 77, to gdzieś z początku listy, 486 numer, Janusz Grzebski finiszował przed chwilą i kolejni biegacze, 311, pozdrawiamy, kiwamy tutaj najlepszym zawodnikom. Wielkie już grupy biegaczy dobiegają. To już 40 minuta, moi drodzy. I kolejna pani, numer 213. Początkowe numery. 10 numer. Numer 299, numer 217, 494, 321. Czterdziesty drugi, tak tutaj się dopatrzyłem, a z tym numerem pan Krzysztof Czajkowski, numer 481, to pani Gabriela Zmilejowa, pozdrawiamy. I numer 316 teraz wbieg. Niesamowicie finiszował, z tym numerem to Rafał Marek, OSP Koło nad Wartą. I kolejne numery, 378, 304, 404. Witamy i pozdrawiamy na mecie, 361. Gdzieś tam chyba za chwilę znajdziemy to nazwisko, 361, no gdzieś mi tutaj to wszystko umknęło, jest bogata ta lista startowa. Zaraz jakaś pomoc, Tomek Szymkowiak już do mnie podszedł.